Monopoly pozwala na interaktywną grę wielu użytkowników naraz. Planszę mamy na dużym ekranie, każdy z graczy ma własny panel sterowania na własnym urządzeniu, czy to na smartfonie, czy na tablecie, i w czasie rzeczywistym wszyscy mogą po kolei brać udział w rozgrywce, na przykład potrząsając smartfonem, żeby rzucić kostkami. Tutaj jest przede wszystkim od podstaw stworzona cała aplikacja, a tak naprawdę to nie jedna aplikacja, tylko dwie aplikacje, ponieważ jest ta warstwa tutaj, którą możemy zobaczyć jakby na ekranie komputera, to znaczy ta warstwa prezentacji samej planszy, ale jest też warstwa na tych urządzeniach mobilnych. Cały staż trwał 2 miesiące ponad, plus też to, co siedzieliśmy w domu po godzinach. Czasami zarywaliśmy nawet nocki, chodziliśmy niewyspani z powrotem do pracy, że tak powiem. No i pod całą tą planszą kryje się naprawdę dużo linijek kodu, które oparliśmy m.in. o WebSockety, o połączenie dwukierunkowe w internecie, dzięki któremu możemy właśnie przesyłać dane z aplikacji klienckiej do aplikacji, która jest na serwerze postawiona. Zrobiliśmy grę pod kątem Poznania. Wstawiliśmy najważniejsze dzielnice Poznania, największe, i do tego jakieś kultowe budynki, na przykład Altum, bądź też cztery nasze główne uniwersytety. Jest to plansza wykonana technikami 2D. Natomiast środowisko Unity dało nam możliwość przeniesienia tego w 3D. I do elementów 3D, czyli naszych pionków, wykorzystałam oprogramowanie Blender, które pozwoliło mi na zaprojektowanie tych obiektów. Dużo się nauczyłam, wcześniej nie miałam w ogóle styczności z grafiką 3D, także wszystko, co potrafiłam, nauczyłam się w trakcie stażu. Miasta jakieś większe, albo jakieś może gminy, czy też powiaty mogłyby skorzystać z tego, promując swój wizerunek, oferując swoje największe zalety, bądź też jakieś zabytki, które warto odwiedzić. I dodatkowo można zaoferować jakieś bonusy na tych polach, na których gracz by stawał na przykład.